Ubóstwo w Polsce dotyka mniej więcej 4% obywateli, czyli co 25 Polak mieszka w gospodarstwie domowym, w którym dochód na osobę jest niższy niż minimum egzystencji. To minimum egzystencji w takim gospodarstwie jednoosobowym wyniosło w ubiegłym roku trochę ponad 600 zł na osobę. Natomiast to ubóstwo w Polsce jest silnie zależne od wieku i od typu gospodarstwa domowego. Niestety wciąż najwyższe ubóstwo odnotowuje się wśród dzieci. Wśród dzieci odsetek ubogich wynosi 4,5%. Natomiast wśród osób starszych w wieku 65+, odsetek ubogich wynosi 3,8%. Ta różnica między osobami starszymi a ubóstwem wśród dzieci wynika przede wszystkim z typu gospodarstwa domowego, dlatego że w gospodarstwach domowych emeryckich zazwyczaj mamy jedną lub dwie osoby, z których obie te osoby albo ta jedna osoba uzyskują dochód z emerytury. Więc nawet jeżeli ten dochód z emerytury jest stosunkowo niski, to on wciąż przekracza minimum egzystencji. Natomiast gospodarstwa domowe z dziećmi to gospodarstwa, w których mamy wielu członków, z których tylko jeden lub dwóch osiąga dochód i ten dochód jest dzielony pomiędzy pozostałych członków gospodarstwa domowego. W związku z tym bardzo często jest tak, że w rodzinach wielodzietnych, których dochód osiąga tylko jedna osoba, to jeżeli podzielimy ten dochód między wszystkich członków gospodarstwa, no to on jest niższy niż właśnie ta granica minimum egzystencji i takie gospodarstwo uznajemy wtedy za gospodarstwo ubogie. W Polsce znacząco zmniejszyliśmy już ubóstwo, w tym ubóstwo przede wszystkim właśnie wśród dzieci. To ubóstwo dzisiaj jest znacznie niższe niż jeszcze w 2014 roku, bo wtedy przekraczało 10%. Dzisiaj to jest mniej niż 5% dzieci, które żyją w gospodarstwach ubogich. No i to jest zasługa przede wszystkim transferów socjalnych, w tym głównie programu 500+, ale nie tylko. Istotna była także bardzo dobra kondycja rynku pracy w tym okresie. Niskie bezrobocie, malejące bezrobocie i stosunkowo szybki wzrost wynagrodzeń. Więc to są dwie tak naprawdę główne recepty na zmniejszanie odsetka osób ubogich w gospodarce. To znaczy po pierwsze transfery socjalne celowane w te grupy, w których odsetek osób ubogich jest najwyższy oraz poprawa systematyczna, poprawa kondycji rynku pracy, w tym niskich płac, na przykład płacy minimalnej.